Tak, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dokładnie za miesiąc obchodzimy kolejną rocznicę, wielkie święto naszego miasta, 732. rocznicę nadania praw miejskich. Rozpoczynamy tradycyjnie 14 czerwca mszą świętą. Później mamy sesję uroczystą w Centrum Kultury Teatr. I rozpoczynamy z wielkim przytupem w piątek Jarmark Spichrzowy i 21. edycję Jarmarku Nadwiślańskiego. Będzie się bardzo dużo działo. Jeżeli chodzi o Jarmark Spichrzowy, rozpoczynamy, inaugurujemy to wielką, uroczystą paradą. Już dzisiaj wszystkich zapraszam mieszkańców. Spotykamy się o 16:30 przed starostwem powiatowym. Zapraszam od dzieci poprzez młodzież, osoby aktywne, ale także seniorów, żebyśmy całą reprezentacją miasta mogli pokazać się właśnie w tej uroczystej paradzie. Przechodzimy na rynek i tam inaugurujemy właśnie Jarmark Spichrzowy i Nadwiślański Jarmark Staroci. Jarmark Spichrzowy będzie rozprzestrzeniał się oczywiście na rynku, ale także na ulicy Reja i na ulicy Spichrzowej. Przygotowaliśmy bardzo dużo ciekawych stoisk. Tych stoisk będzie ponad 30. Będą one, tak jak powiedziałem, zlokalizowane w tych trzech miejscach, ale będzie bardzo bogaty asortyment. Zarówno będzie to asortyment gastronomiczny, między innymi góralskie sery z Podhala, miody, konfitury, herbaty z całego świata, piwa rzemieślnicze, tureckie przysmaki. Nie zabraknie też pyszności przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. To jest pewna nowość. Będzie też dużo stoisk z rękodziełem, między innymi biżuteria z kamieni szlachetnych, ręcznie robiona ceramika, świece sojowe, naturalne mydła, kwiaty, dekoracje, obrazy na płótnie, torebki i wiele, wiele innych bardzo ciekawych rzeczy. Jeżeli chodzi o Nadwiślański Jarmark Staroci, to oczywiście powie przedstawiciel kolekcjonerów, który opowie o szczegółach dotyczących tego jarmarku. Jarmark to nie tylko kramy, ale też bardzo dużo animacji. To też bardzo duża taka część kulturalna przewidziana dla mieszkańców i wszystkich, którzy chcieliby w tym czasie odwiedzić nasze miasto. Będzie między innymi bardzo dużo animacji dla dzieci w Spichlerzu numer 45. Będą warsztaty z robotyki, z układania klocków Lego, warsztaty florystyczne, warsztaty robienia lizaków, ale też i uwaga, będzie strefa chilloutu na Górze Zamkowej. Już dzisiaj wszystkich zapraszam w godzinach od 20 do 2 w nocy. Muzyka na żywo, leżaki, nastrojowe lampki i będzie też koktajl bar. Kolejny dzień, 17 czerwca, to również mnóstwo atrakcji, między innymi możliwość zwiedzenia bazyliki z przewodnikiem, ale także impreza kajakowa na orientację po jeziorze Tarno. Więc nasze święto nie tylko będzie się skupiało wokół Starówki, wokół Starego Miasta, ale również w innej przestrzeni miejskiej. 18 czerwca, czyli w niedzielę, również zapraszamy na Górę Zamkową, będzie tam tradycyjna kawa. Będę zapraszał mieszkańców do rozmowy na temat problemów miejskich. Będzie też możliwość zwiedzenia wieży Klimek z mistrzynią Marleną Wawrzynia, która będzie siłowała się z mieszkańcami w ramach przygotowanej przez siebie atrakcji. A wieczorem zapraszam wszystkich na dziedziniec ratusza, gdzie będzie koncert zorganizowany przez studio Zbigniewa Poliszczuka, Jolka Pamięta, A Ty. A także na plaży Rudnik odbędzie się drugi grudziądzki triatlon, tym razem sponsorowany przez Larif Grudziądz. Bardzo
ciesząca się dużą popularnością impreza. Ona w zeszłym roku była właśnie doskonałą promocją miasta. Także 18 czerwca Towarzystwo Przyjaciół Downa zaprasza na potańcówkę, a miłośnicy powożenia będą mogli obejrzeć na naszych błoniach Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więc ten weekend zapowiada się bardzo, bardzo atrakcyjnie. W tym roku honorowy patronat nad obchodami 732 jubileuszu nadania praw miejskich objął marszałek województwa Piotr Całbecki, który także współfinansuje atrakcje, które będą odbywały się w przestrzeni miejskiej. Zatem bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału, do skorzystania z tych wielu atrakcji. Dokładny, szczegółowy program będzie oczywiście umieszczony na naszych stronach internetowych, w social mediach. Będzie też, tak jak powiedziałem, bardzo rozbudowana część artystyczna, o której za chwilę powie pan dyrektor Grzegorz Romanowski, jak i Maciej Burczyk, który jest moim pełnomocnikiem, jeżeli chodzi właśnie o organizację jarmarków. Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, w imieniu Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, który reprezentuje zarząd, chciałbym przekazać takie informacje, że wsparcie finansowe i patronat zależy również od tego, jak środki są wykorzystywane i jakie działania są w Grudziądzu i w regionie podejmowane, bo marszałek traktuje miasto całościowo z regionem, jako że jest to taka mini siedziba wszystkich mieszkańców całego regionu, właśnie Grudziądz. W czerwcu jest kulminacja oczywiście świętowania naszego miasta, ale wiele imprez było również do tej pory. Chcę powiedzieć, że oprócz tej promocji turystycznej, gospodarczej, sportowej, bo to wszystko się, Panie Prezydencie, łączy w pewną jedną całość. Marszałek w tym roku rekordową kwotę dał na wsparcie działań promocyjnych tu w Grudziądzu i jest pewien, że tak jak wszystkie do tej pory wykorzystane będą w sposób prawidłowy, znakomity, a mieszkańcy i miasta czy regionu będą mieli coraz większą i szerszą ofertę. Zresztą jesteśmy w pomieszczeniu, które też będzie służyło promocji, mówię szerokiej promocji naszego miasta, bo i turystycznej, i innej, i mogą mieszkańcy mieć jeszcze jedną ofertę. Chciałbym w imieniu Pana Marszałka pogratulować Panu Prezydentowi Radnym decyzji właśnie związanych z coraz szerszą ofertą kulturalną, sportową naszego miasta, która wychodzi naprzeciwko mieszkańcom całego regionu. Wspólnie z moim kolegą, który tu dzisiaj nie ma, Michała chyba urlop, reprezentujemy nasz miasto i region w Urzędzie Marszałkowskim. No tak patrzymy, co się dzieje w różnych częściach województwa i mamy coraz więcej argumentów, żeby jak największe wsparcie, Panie Prezydencie, było dla Grudziądza. Dzień dobry Państwu. Powiem Państwu w skrócie o atrakcjach muzycznych, które przygotowało Centrum Kultury Teatr w ramach tegorocznej edycji Jarmarku Spichrzowego. Pierwszym koncertem plenerowym, który zaplanowaliśmy, będzie koncert piątkowy 16 czerwca. Na naszej scenie pojawią się m.in. Bryska, młoda wokalistka, która porusza się w gatunkach indie rocka i muzyki elektronicznej. Mimo młodego wieku ma już na swoim koncie kilka przebojów radiowych. Po niej wystąpi wraz z zespołem znany wokalista Grzegorz Chyży. Natomiast całość zakończy dyskoteka, którą poprowadzi jeden z najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych i cenionych DJ-ów polskich, DJ Gru. Kolejny dzień, sobota, również Błonia Nadwiślańskie. Na tym koncercie zagrają m.in. Robert Janowski, popularny wokalista, kompozytor, prezenter radiowy i telewizyjny. Myślę, że jego najbardziej popularność zyskał przez prowadzenie teleturnieju Jaka to Melodia. Po nim jeden z bardziej awangardowych i kontrowersyjnych
polskich artystów muzycznych, czyli Maciej Maleńczuk. I ten dzień, ten wieczór zakończy występ artystki, która ma na swoim koncie kilkadziesiąt utworów znanych, popularnych, prawdziwych przebojów, a mianowicie będzie to Kasia Kowalska, która wystąpi z towarzyszeniem swojej kapeli. Kolejny, trzeci dzień, o którym wspomniał pan prezydent, tym razem na dziedzińcu ratusza. Zaprosimy państwa na koncert, który przygotowali wokaliści studia piosenki pana Zbyszka Poliszczuka i gościnnie tutaj wystąpi również Marek Dudkiewicz, świetny tekściarz, autor wielu niezliczonych przebojów, choćby takich jak Jolka Jolka, Słodkiego Miłego Życia, Dmuchawce Latawce Wiatr czy Windą do Nieba. Ten koncert miał swoją premierę w kwietniu tego roku w teatrze i spotkał się z naprawdę świetnym przyjęciem, stąd też postanowiliśmy pokazać go szerszej publiczności i zagrać ten koncert w plenerze. W przypadku deszczu ten koncert będzie przeniesiony do teatru. Panie prezydencie, szanowni państwo, 21. Ogólnopolski Nadwiślański Jarmark w Staroci odbędzie się w dniach 16-18 czerwca. Nasz jarmark jest rokrocznie organizowany od ponad 20 lat z okazji Dnia Grudziądza. Jest drugą imprezą tego typu w Polsce Północnej. Zaraz po Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Impreza przez te wszystkie lata zyskała swoją renomę i wyrosła na stałe w obchody Dni Grudziądza. Zapraszamy mieszkańców Grudziądza, okolic, a także turystów. Na jarmarku można co roku kupić, sprzedać, wymienić różne stare przedmioty, takie jak meble, przedmioty codziennego użytku, militaria, obrazy, książki, zegary. Dzień dobry państwu. Tutaj wiele spraw i atrakcji już przekazał pan prezydent, przekazał pan dyrektor Centrum Kultury Teatr. Natomiast jest tak wiele różnych atrakcji edukacyjnych, kulturalnych czy edukacyjno-kulturalnych, które będą miały miejsce podczas tych trzech dni Jarmarku Spiszowego, że o wszystkich nie sposób powiedzieć. Natomiast na pewno będzie to jeszcze jeden koncert w pierwszym dniu, podczas pierwszego dnia jarmarku, czyli 16 czerwca o godzinie 18 w muzeum, w zasadzie można powiedzieć tradycyjnie, uczniowie szkoły, Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki z Grudziądza pokażą się w koncercie Promocja Młodych. Koncert odbędzie się w muzeum. A muzyka będzie rozbrzmiewała tak naprawdę przez trzy dni w okolicach rynku, w okolicach ulicy Spiszowej i również na Górze Zamkowej, gdzie będzie wieczorami właśnie, tak jak pan prezydent wspominał, strefa chilloutu i strefa muzyki. Tej muzyki będzie tam bardzo dużo, taka muzyka wypoczynkowa, muzyka może trochę do tańca. A bardzo dużo również muzyki, atrakcji, różnych animacji odbędzie się odbywało na rynku, gdzie zapraszamy nie tylko dorosłych, nie tylko młodzież, czyli nawet dzieci, oczywiście dzieci, ale też przede wszystkim całe rodziny, gdzie będzie się od popołudnia w piątek do niedzieli działo bardzo, bardzo dużo. Myślę, że nikt nie będzie się nudził w szereg różnych atrakcji, animacji przez cały ten czas oraz jeszcze poza tym będzie tradycyjnie, jako pierwszej edycji Jarmarku Spiszowego, osoba, którą grudziądzanie pokochali, czyli kataryniarz, który stał się częścią tego jarmarku i będzie również z nami. W bibliotece odbędzie się kiermasz grudziąckich wydawnictw, ale myślę, że to pan może pan jeszcze... Nie, proszę. Chyba to wszystko, dziękuję. Dzień dobry państwu, ja postaram się tylko to spiąć, bo nie ma sensu, abym powtarzał wszystko to, co przede mną panowie powiedzieli. Ja może dodam tak, jedną bardzo ważną rzecz. Posiedzenie Rady Miasta uroczyste i podkreślenie tego, że obchodzimy kolejną rocznicę. Proszę zwrócić uwagę, jaką
jak długa jest historia tego miasta w sensie administracyjnym. Nie wspominam tutaj o tym, że rzeczywiście nasze miasto funkcjonowało wiele wcześniej, ale to są, można powiedzieć tak, zabawy historyków i między sobą prowadzone jakieś dysputy. I to jest też ważny element. Natomiast dodam jeszcze jedną rzecz. Przeszukałem sobie dokumentację i znalazłem coś takiego. Lata 80. XV wieku zarejestrowany pierwszy jarmark w Grudziądzu. Wiemy, że miał miejsce, przyciągał tutaj, można powiedzieć tak, ludzi z całego regionu, od Gdańska praktycznie po Toruń, Chełmno, i ten jarmark nakręcał w tamtym okresie oczywiście koniunkturę oraz handel, ale także utrwalał pozycję naszego miasta jako jednego z ważniejszych na całym Pomorzu. Więc warto tę tradycję kontynuować. Ja się cieszę, że te jarmarki, jarmark Starości i jarmark Spiszowy, bo one w tym momencie, jak Państwo zresztą sami wiecie, przyciągają ludzi, którzy w tym momencie mają okazję kupić, sprzedać, wymienić, spotkać się, posłuchać muzyki, a chyba to o to chodzi, żebyśmy się tutaj łączyli. Dziękuję serdecznie.